Program Wolny, aby kochać. Piękna nazwa tego programu, piękny tytuł. Chodzi nam o wolność. I przechodzimy do etapu czwartego. Rozpoczynam walkę o wolność. Ty pójdziesz na pierwszy ogień, jest na tym rysunku. Ale komputer odpowiada, no ale to nie moja wina. Oczywiście to nie wina komputera, to nasza wina, jak go używamy. I kiedy rozpoczynamy walkę o wolność, na pierwszy rzut idzie opróżnienie wszelkich śmieci, wszelkich koszów, wszelkich jakichś zapisanych filmów, obrazów w komputerze. Trzeba po prostu wszystko wyrzucić. Niestety nie można stopniowo się uwalniać od pornografii, że mniej się ogląda. Nie. Każde wejście jest złe. Każde wejście na stronę pornograficzną jest złe. I teraz, jak oczyścić najpierw komputer? No, tutaj autorzy radzą, żeby uciec się do pomocy tak zwanego powiernika. Powiedzmy kilka słów o tym powierniku. Cały ten program dobrze jest przejść z osobą towarzyszącą, bo my jesteśmy zbyt słabi. Nasza wola jest słaba. Dzisiaj chcemy, ale jutro już upadamy. Natomiast spotkania z powiernikiem raz w tygodniu mobilizują nas. Trzeba znaleźć sobie jakiegoś może dawnego przyjaciela z lat szkolnych albo ze studiów, może mieszka gdzieś niedaleko, iść do niego i powiedzieć mu wprost, słuchaj, wiesz co, mam pewien problem, ale to zostaje tylko między nami. Ty nikomu nic nie możesz o tym powiedzieć. Chcę się uwolnić, ale potrzebuję twojej pomocy. I raz w tygodniu, czy możemy się spotkać na pół godziny, i ja tylko ci zdam relację z tego, co ja zrobiłem w ciągu tego tygodnia, a ty będziesz słuchał. I nic nie mów. Nawet nieważne, czy ty masz jakieś inne uzależnienia, czy nie, ja w to w ogóle nie wchodzę. Tylko ja chcę komuś to wypowiedzieć, a ty możesz powiedzieć na końcu, dobra, możemy się spotkać za tydzień, albo pomodlę się za ciebie. Natomiast nie musisz mi dawać żadnych rad. I proszę cię też o pomoc, bo muszę oczyścić swój komputer. I ten powiernik przychodzi rzeczywiście i po oczyszczeniu komputera włącza hasła zabezpieczające. No, wiadomo, że jak ktoś się uprze, to takie hasła może złamać. Ale to już nie jest takie proste. Zanim się złamie, to człowiek może pomyśleć, nie, przecież jednak nie będę wchodził na tę stronę. I ten powiernik tylko zna te hasła zabezpieczające. I dlatego wtedy używanie komputera jest bezpieczniejsze. Bardzo ważne jest też, żeby ustalić porę, kiedy idziemy spać. I żeby półtorej godziny wcześniej wyłączyć komputer, żeby był ten czas uspokojenia. Żeby też nie używać tego komputera w samotności, jeżeli mamy problem. Na przykład, żeby używać tego komputera w tym pokoju, gdzie przebywa rodzina, albo w pracy zostawiać drzwi otwarte do biura, żeby inni mogli widzieć też, czy my pracujemy, czy po prostu ktoś wszedł na stronę pornograficzną. To są pewne takie mechanizmy, które człowiek powinien sobie wypracować. Tu jest oczywiście o wiele więcej tych mechanizmów. My tylko mówimy w pewnym skrócie o tym, w jaki sposób rozpocząć tą walkę o tą wolność. I bardzo ważne jest ułożenie sobie planu dnia. A plan dnia układamy od tego punktu, kiedy musimy wstać. Jeżeli musimy wstać o 6, to o 23 trzeba iść spać. A to znaczy, że o 21.30 najpóźniej wyłączamy komputer. Oczywiście komputer nie powinien być włączony cały dzień, ale wtedy, kiedy potrzebujemy, ale żeby nie przekraczać tej granicy czasowej. A potem na przykład mieć czas na rozmowę, na spotkanie z żoną, albo też na dobre jakieś dobrą lekturę czy muzykę, żeby się uspokoić i wtedy człowiek funkcjonuje prawidłowo.